Odbierałem dzisiaj 4 mieszkania. Co deweloper daje wam w momencie, kiedy odbieracie mieszkanie? To nie ryzykuje, nie pije szampana. Jak to wygląda? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj właśnie zostawiliśmy Lamborghini na zmianę koloru. Jedziemy w tym momencie do Gdańska, gdzie będziemy załatwiać sprawy związane z nieruchomościami. Zapraszam was do tego odcinka. Tutaj wam powiem na temat odbioru mieszkań, co nieco sobie porozmawiamy na temat tego, dlaczego, czy warto, czy nie warto inwestować w nieruchomości, jak robię to ja, oprócz wycieczki biznesowej. Rodzinka jedzie ze mną, także słyszeliście już tle dzieci. Lambo zostaje w dobrych rękach. Ostatnie tak naprawdę godziny Lambo w białym kolorze. Nie wiem, czy godziny, kiedy chłopaki się wezmą, ale będą robili je bezzwłocznie, także zobaczcie jeszcze ostatni look. To jedziemy 550 km do przejechania i widzimy się w Gdańsku. Będziemy odbierać mieszkania 4. Dobra, to co myślicie? Co dajemy? 9,8 czy 9,5? Oczywiście, że 9,5. Wiecie, co to jest? No, jest. Fabryczne przygotowanie prosiaka pod gaz. Także nawet producent przewidział to, żeby zakładać do Porsche gaz. No i co? Zapłacić trzeba. Takie mieszkanko, 12 piętro, takie już chyba parę lat ma, myślę, takie trochę puste. Kurde, nic specjalnego, powiem wam, na zdjęciach wyglądało dużo lepiej. Widok jest spoko, pewnie widać zatokę w dzień, a mieszkanie na pierwszy rzut oka nie zachwyca. A na zdjęciach było spoko, wynajmujemy dużo różnych mieszkań, one swoje ulubione, ale teraz są w dobie pandemii nieaktualne. Znaczy w sensie niektórzy nie wynajmują. Oferta jest dosyć uboga. Jeszcze jedna rzecz, która mi się mega nie podoba. Telewizor wielkości mojego telefonu. Za przeproszeniem, ludzie. Może nie telefonu, ale monitora w proszach chociażby. Moja pierwsza rada dla was, jeżeli robicie mieszkania pod wynajem, róbcie je tak, jakbyście chcieli sami w nich mieszkać, a nie dajecie czegoś, co nazywacie apartamentem czy mieszkaniem dla krótki najem. Dajecie telewizor, że manty. Jeszcze wielkości takiej, że nie wiem, co mam sobie. Jeszcze będziemy robili jakieś rady dla was, ale pierwsza taka, jak to wygląda. Właśnie wychodzimy, bo lecimy odebrać mieszkanka. Zobaczymy, co tam deweloper zrobił, czy zrobił dobrze, zgodnie z naszym projektem, czy też nie. Także jakąś tam relację wam zdam, zapewne jak już odbiorę, bo będę musiał sporo rzeczy sprawdzić. Widzimy się też z projektantem na miejscu, który robił nam projekty. Wykonawca też ma być jeden z wykonawców. Zapewne rzucę wam już po odbiorze, popatrzymy sobie mieszkania, jak ja to robię. Teraz lecimy na odbiór, bo w zasadzie mam 10 minut do spotkania. Widzimy się na budowie, to już nie na budowie, to już odebrane. Widzimy się na inwestycji. No i tyle. I słuchajcie, lecę. Słuchajcie, dojechaliśmy na inwestycje, będziemy odbierać właśnie mieszkania. Jeden budyneczek. W tej samej klatce, trzecie i czwarte piętro. W zasadzie 4 lokale. No i co, pojedziemy sobie windą, zobaczymy jaką mają windę. Winda, słuchajcie, oczywiście zabezpieczona. Jakby na etap prac wykończeniowych, to jest standard, co robią deweloperzy. Chociaż spotkałem się też z takim mieszkaniem, kiedyś kupiłem, gdzie winda nie była zabezpieczona i mieszkańcy musieli sobie sami zabezpieczyć, tylko że zanim podjęli tą decyzję, zanim wykonali może, to oczywiście już było poniszczone i porysowane, więc jakby zabezpieczenie jest zawsze takie, no moim zdaniem, obowiązkowe. No, fajna rzecz, nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale macie oddzieloną strefę mieszkalną, no poza tym mieszkaniem. Ale ogólnie resztę mieszkań macie oddzielone dodatkowymi drzwiami, co jest moim zdaniem mega dużym plusem.
No to słowem wstępu, odbierałem dzisiaj 4 mieszkania na inwestycji jednej, tej samej. 4 mieszkania zrobione oficjalnie w dwóch, ale to nie jest tak, że ja musiałem je dzielić. To było tak, że deweloper nie dostał pozwolenia na budowę na 4 osobne lokale ze względu na niewystarczającą ilość miejsc parkingowych na etapie projektowania. To są takie kwestie, które się rozwiązuje później. Natomiast oni nie mogli oficjalnie tych lokali wydzielić. To są mieszkania osobne. Zresztą zobaczcie, tu wszedłem, wejście do jednego lokalu, wejście do drugiego. Oni nie mogli tego wydzielić, więc musieli sprzedać jako całość. De facto mam 4 lokale w 2 lokalach, więc one są w pełni funkcjonalne. Mają swoje piony, swoje liczniki, wszystko jest osobno. Kwestia samego rozdziału mieszkań, to czy się da, to tutaj kwestia była drugorzędna, bo mówię, tych drzwi być normalnie nie powinno i byście mieli 2 po prostu kolejne lokale. A deweloper je wstawił po to, żeby zamknąć to w jednym pomieszczeniu i żeby było jako, wiecie, jako jeden lokal dla kwestii uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast mój plan oczywiście będzie taki, żeby w przyszłości rozdzielić w ogóle te mieszkania na 2 osobne, co się da zrobić. Jeśli będziecie zainteresowani, to wam trochę poopowiadam. A dzisiaj wracając do tego odbioru. Uwag, niestety nie miałem szczęścia tym razem. Bardzo dużo. Bardzo, naprawdę. Kwestia jakości wykonania. Jedno mieszkanie jest trochę lepiej, drugie trochę gorzej. Kwestie zmian projektowych tutaj się jakby wyszło na etapie projektanta z ramienia dewelopera trochę kwestii. Wiecie, wykonanie nie do końca jest zgodne z projektem, który im dałem, więc jakby tu jest trochę problemów. No i tyle. No oczywiście wszystko jest do ogarnięcia, uwagi zostały przekazane, więc też z tym odbiorem się trochę zeszło. Teraz wam pokażę, jak jesteście ciekawi, co deweloper daje wam w momencie, kiedy odbieracie mieszkanie i co dostajecie w pakiecie. To macie cały pakiet instrukcji, projekty, schematy wszelkie. Potem macie klucze, kolejne klucze, takie chipy do domofonu, żeby nie trzeba było wpisywać kodów. I oczywiście szampana, żeby otworzyć, że staliście się szczęśliwym posiadaczem mieszkania. Dajecie jeszcze oczywiście pilota do bramy, jeśli kupiliście miejsce parkingowe do komórki lokatorskiej. Tutaj też mam, jakby kupiłem. Dobra, a teraz przejdźmy sobie po mieszkaniu. Wchodzimy do mieszkania. Tu widzicie, mamy drzwi, więc tu macie dodatkowo szachty, które oczywiście będą zabudowane w płycie meblowej jeszcze, żeby to było ładnie. Wejście do prawego lokalu, do lewego lokalu. Tu mamy skrzynkę, która też będzie w takiej zabudowie z płyt. Szafa tak naprawdę będzie tutaj taka zrobiona. No ona ma tu swój pewien cel, dlaczego tu jest. No tu są skrzynki, każde mieszkanie ma swoje. Oczywiście jestem bardzo rozczarowany tym, jak wyglądają te skrzynki, no bo są po prostu brzydkie. No. Wchodzimy sobie do tego lokalu, to jest właśnie kuchnia. Kuchniopokój to nazywam, bo akurat tutaj na tą chwilę jakby zaplanowałem, że tu będzie pokój. Oczywiście przyłącze nie usuwamy, bo to będzie uniwersalny pokój. Bardzo szybko, w ciągu powiedzmy 2 godzin jesteś w stanie zrobić z tego pomieszczenia kuchnię w pełni funkcjonalną. Słuchajcie, chodzę tutaj i mi skrzypi. Skrzypi mi podłoga betonowa. Wiecie dlaczego? To skrzypi dlatego, że źle zrobili dylatację. Macie tutaj łazienkę, kabina prysznicowa. Tutaj też mi źle zrobili, bo nie powinno być w tym miejscu, no ale to już jest kwestia do przełknięcia. Tu też w sumie punkt nie miał być w tym miejscu, bo teraz to jest w lustrze. No łazienka taka, słuchajcie, nie za wielka, ale w pełni funkcjonalna. Wszystko będzie, kibelek, prysznic, pralka, umywalka. Tu trzeba otwór drzwiowy jeszcze zmniejszyć. To też mieli wykonać otwór trochę inny, 80 zgodnie z przepisami. I mamy jeszcze w sumie 2 pokoje, większy i mniejszy. Zacznijmy od większego. Zobaczcie, mamy taki pokój. To jest taki pokój małżeński czy dwuosobowy. Dobra, poszedł do ostatniego pokoju. To jest pokój, który oczywiście to jest pokój jednoosobowy. I zobaczycie, że on w tym momencie wydaje się na bardzo mały, ale zobaczycie po zabudowach i na projekcie, jak on wyjdzie naprawdę wyjdzie spory i bardzo komfortowy, jeśli chodzi o jednoosobowy. Oczywiście też telewizor na ścianie i tak dalej. Stan deweloperski, jak się wchodzi, on zawsze pokazuje, że to jest małe, ale jak już zaczniecie to urządzać, zupełnie jest inny odbiór. Dobra, jeszcze usterki. Zobaczcie.
porysowane i to tu bardzo szyby są porysowane, ale to samo. Zobaczcie, macie uszkodzoną też ościeżnicę. Włącznik też jest napięty. Tutaj właśnie podłoga nam chodzi na dylatacjach, które są źle wykonane. No i dużo, bardzo dużo poprawek na ścianach. Chociażby zobaczcie, po prostu nie podocierali. Tutaj też macie to. O, jeszcze zobaczcie, tu też zmatowiały parapet. Słuchajcie, nie zapomnijcie też ocenić mieszkania na zewnątrz, na balkonach. Tu też potrafią być uszkodzenia, zobaczcie. Proszę bardzo, tu macie uszkodzenie i tu też. Słuchajcie, o tym też nie zapominajcie, bo no, są to rzeczy, które deweloper ma dużo więcej możliwości naprawienia czy wymiany, aniżeli wy będziecie mieli. No chyba, że się nie przejmujecie pewnymi kwestiami. Powiedzmy, że taka balustrada nie jest to jakimś wielkim problemem, no ale zawsze warto zauważyć takie rzeczy i ewentualnie dogadywać się drugiego lokalu. Macie wejście. No słuchajcie, tu mamy kuchnię, tak naprawdę aneks nawet. Tu mamy kolejny pokój, też jednoosobowy. Naprawdę fajny pokój wyjdzie z tego. Też telewizorek tam. Widoki generalnie takie są dosyć, co kto lubi, nie? Byliśmy przed chwilą w tamtym pokoju, przeszliśmy do kolejnego. Tu jeszcze cała masa projektów leżą. Tu też fajny taki pokoik z tego będzie. I to jest w zasadzie pierwsze mieszkanie. Drugie jest dokładnie takie samo. Zabiorę was, tak szybko wam pokażę. Dobra, lećmy sobie dalej. Zobaczcie. Także słuchajcie, mamy kopię. W jednym trochę więcej uwag, trochę mniej. W jednym trochę lepiej ściany wykończone, w drugim trochę gorzej. Zabieram was znowu bardzo szybko. Wchodzimy sobie znowu lewe mieszkanie, prawe. W prawym mieszkaniu mamy tak samo. Pokój, który jest w zasadzie kuchnią i pokojem. Dokładnie ten sam układ, słuchajcie. Łazieneczka, prysznic. I tu mamy pokój lewy. Dwuosobowy czy małżeński. I tak samo tu jeszcze jeden pokój, który jest jednoosobowy i uwierzcie mi, będzie naprawdę spoko. Już na ścianach w ogóle pozaznaczaliśmy punkty dodatkowe, które będziemy robić. No i drugie mieszkanko, gdzie już wykonawca się powoli rozkłada. Łazienka. I tu znowu dwie sypialnie. Tu jedna. No i druga. A tu na przykład macie sufit, jak po zalaniu. Tam na przykład majstrowi się jakiemuś nie chciało, to co zrobił? Wstawił kawałek styropianu i słuchajcie, zaszpachlował, nie? Tu już jest normalnie wszystko ok, ale tu był wstawiony o ten kawałek styropianu. Tu mamy pozaznaczane porysowania na szybach. Na telefonie nie będzie tego widać, nie? Tak samo tam na suficie jakieś niedociągnięcia, jeśli chodzi o malowanie, czy też narożniki u góry są bardzo słabo wykończone, nie tak jak być powinno. Parapety mamy też, słuchajcie, porysowane. Czy tu będzie widać? No nie, słuchajcie, ciężko jest zobaczyć. Może na innym parapecie. O, albo na przykład, wiecie, WC miało być tutaj, zrobili tu, to wynika pewnie z pionów. Natomiast nie zgłaszali uwag nam wcześniej, że tu nie można zrobić, zaakceptowali projekt. Tu zobaczcie, na przykład są plamy na parapecie i to nie są plamy takie, które można wyczyścić, tylko to się wżarło po prostu zapewne i trzeba to przepolerować. Rysy na... O, nawet udało mi się złapać, już nie. Akurat tutaj są mniej porysowane, natomiast no i tak są rysy, zapewne albo będą starali się to spolerować, a jak nie, to będą musieli wymienić gdzieś tam ramy okienne też, łączniki popękane, ale to akurat w tym drugim mieszkaniu. Albo słuchajcie, zobaczcie, tutaj skrzynka i jeszcze bardziej wystaje, nie? Także tak to wygląda inwestycja, 4 mieszkanka. W tej inwestycji jeszcze tutaj mam kawalerkę do odbioru, ale to za jakiś czas. Budynek z góry.
ale też fajnie, bo osiedle jest monitorowane, jest trochę kamer pomontowane. O nie, zostawili mnie tam. Ciekawe jak ja wyjadę, bo muszę już wyjechać. Podsumowując, mieszkania odebrane, jedziemy jutro odbierać kolejne mieszkanie. Też wam nagram materiał. W zasadzie zabiorę was po tych inwestycjach. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej, jak planuję, jak to liczę, co bym chciał z tym zrobić, to akurat od razu wam mogę powiedzieć, będzie na wynajem. Projekty, jakbyście chcieli zobaczyć, czy jak będziemy realizować, czy nadzorować wykonanie, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Następny materiał wam na pewno zaraz też wrzucę. Dzieje się, dużo się dzieje, pozytywnie. I tyle, no. Pokazuję wam trochę mojego świata. Pamiętajcie, pozytywne myślenie, nastawienie jest kluczem do sukcesu i wytrwałość. Jak coś zaczynacie, kończcie to. Dojdźcie do tego, co sobie zakładaliście, a w zasadzie wykonajcie to, co jest potrzebne. Bardzo dużo ludzi, 99% ludzi, zacznie coś, napotyka kłody, przestaje, bo to nie dla niego. A niestety sukces jest dla wytrwałych. Często też, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. To jest jedno, ale niestety, żeby coś osiągnąć, trzeba na to zapracować i dociągać tematy do końca. To jest bardzo istotne, to jest klucz do sukcesu. Słuchajcie, ja się w tym momencie żegnam z wami. Jutro wybieram się po odbiór kolejnego mieszkania. Też wam wrzucę materiał, coś tam wam poopowiadam. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale i jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, dzwoneczek ciskajcie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja kończę. I raz jeszcze trzymajcie się, cześć i do następnego materiału już niebawem, bardzo szybko w zasadzie. Także hej, cześć. Jesteśmy po odbiorze piątego mieszkania, o którym początkowo w sumie zapomniałem.